Bydgoska policja poszukuje świadków brutalnego pobicia w centrum Bydgoszczy. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Małgorzata Rogatty, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Mężczyźni ci zostali zaatakowani przez napastników w nocy, w niedzielę, przed godziną drugą. W tej chwili policjanci ustalają i przesłuchują świadków tego zdarzenia, zabezpieczają też okoliczne monitoringi. Być może właśnie analiza nagrań pozwoli nam ustalić dokładny przebieg tej sytuacji. Ten temat już za chwilę. Co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie? Dziś urzędowe objęcie diecezji, w niedzielę uroczysty ingres. Jestem ciekawa nowego człowieka. W Toruniu rozpoczynają się uroczystości związane z powołaniem nowego ordynariusza diecezji toruńskiej. To jest wydarzenie i historyczne, i to jest wydarzenie religijne. O krok od tragedii w bydgoskiej szkole. Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadzi czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. 6-letni chłopiec wyskoczył przez okno. Było podejrzenie złamania nogi, nic się nie stało. Włocławski szpital otrzymał nowoczesną aparaturę medyczną. Zostanie poszerzona gama zabiegów. Sprzęt pozwala na przeprowadzanie badań kardiologicznych. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel specjalnie, oficjalnie nowym ordynariuszem diecezji toruńskiej. Dziś rozpoczęły się uroczystości związane z jego ingresem. Kilkanaście minut temu w katedrze świętych Janów odbyło się tak zwane kanoniczne, czyli urzędowe przejęcie diecezji przez nowego zarządcę. Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Prędkowska. Uroczystości związane z ingresem nowego ordynariusza diecezji toruńskiej rozpoczęły tak zwane nieszpory. Liturgiczna wieczorna modlitwa bogata w psalmy zgromadziła w katedrze świętych Janów grono wiernych oraz sympatyków diecezji. Jestem ciekawa nowego człowieka, jako człowieka. Zawsze to jest ktoś młodszy, energiczny. To jest wydarzenie i historyczne, i to jest wydarzenie religijne. To jest wydarzenie, które też ma taki kontekst, można powiedzieć, ludzki, ponieważ biskup ordynariusz jest, można powiedzieć, bardzo blisko swoich wiernych. Po nieszporach odbyło się właśnie tak zwane kanoniczne, czyli urzędowe objęcie diecezji przez nowego ordynariusza. Nowemu biskupowi toruńskiemu władzę przekazywał już dziś, można powiedzieć, biskup toruński senior. Ksiądz biskup Andrzej Suski kierował diecezją toruńską od momentu jej powołania przez Jana Pawła II, czyli od 25 lat. W wieku 75 lat złożył rezygnację z posłów, a papież Franciszek wyznaczył jego następcę. To jest jakby nowa szansa dla diecezji, a trzeba powiedzieć, że mamy szczęście do tego biskupa, który przychodzi, bo jest jej świetnie przygotowany od strony intelektualnej, ale także praktycznej. Bardzo łatwo w posłudze, nie tylko biskupi, ale w posłudze kapłańskiej oderwać się od tych realnych problemów człowieka współczesnego. I przed tym chcę się bronić, dlatego chcę być blisko ludzi, chcę nasłuchiwać, chcę, aby ludzie wobec mnie byli otwarci, mówili o swoich problemach i oczekiwaniach. Nowy biskup toruński, ksiądz Wiesław Śmigiel, jest najmłodszym ordynariuszem diecezji w Polsce. Ma 48 lat, urodził się w Świeciu, jest doktorem habilitowanym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ostatnich latach był biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Jutro w kościele akademickim odbędzie się czuwanie w intencji nowego ordynariusza, a w niedzielę uroczysty ingres o godzinie 12. Ta uroczystość będzie miała miejsce w katedrze świętych Janów, a swoją obecność na tym wydarzeniu zapowiedział nuncjusz apostolski w Polsce. O krok od tragedii w bydgoskiej szkole dziecko wyskoczyło z okna. 6-letni chłopiec został zamknięty w sali i próbował się z niej wydostać. O okoliczności zdarzenia i stan dziecka pytała Marta Jastrzębska. Chłopiec wyskoczył z okna na pierwszym piętrze, a więc spadł z wysokości około kilku metrów i uderzył o ziemię. Był przytomny, nie wezwano do niego pogotowia, do szpitala zawieźli go jego rodzice. Właśnie dostaliśmy od mamy telefon, że nawet nie ma złamania. Było podejrzenie złamania nogi, nic się nie stało, jest po kompleksowych badaniach. Poza potłuczeniami nie ma żadnych złamań i wszystko jest jak na tę chwilę
Dobrze. Do tego zdarzenia doszło około godziny 11:30 w szkole podstawowej numer 37 w Bydgoszczy. Dziecko zostało zamknięte w sali. Na razie nie wiadomo, czy to był przypadek, czy się schowało. Chłopiec próbował wydostać się z pomieszczenia i wyskoczył celowo przez okno. Policja prowadzi teraz w szkole czynności pod kątem sprawowania opieki. Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadzi czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Przede wszystkim tego, jak doszło do tego, że sześciolatek został w klasie. Decyzję w sprawie ewentualnych konsekwencji dla nauczycielki, która nie zauważyła dziecka i zamknęła je w klasie, dyrekcja szkoły podejmie po weekendzie. Wygląda strasznie. Jest nerwowa, zapłakana. Już tak trzecią, czwartą godzinę zapłakana, rozdygotana. Przebieg był taki, że pani po skończonej lekcji angielskiego, wychodząc z sali, rozejrzała się po klasie, nie zauważyła ucznia, który został, zamknęła klasę, odprowadziła klasę do następnej sali. No a ten uczeń po prostu otworzył okno i wyskoczył. Dyrekcja placówki zawiadomiła również o sprawie kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. W najbliższych dniach wizytatorzy sprawdzą, czy wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci zostały w tej szkole zachowane. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Mieszkaniec toruńskiej Starówki z zarzutami pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło kilka dni temu przed jedną z kamienic. Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Policja poszukuje świadków innego brutalnego pobicia, które miało miejsce w centrum Bydgoszczy. Do napaści, którą także zarejestrowały kamery monitoringu, doszło w nocy z soboty na niedzielę. To ten mężczyzna stał się przypadkową ofiarą napadu trzech młodych ludzi. Jeden z nich nagle podchodzi do niego i zadaje cios. Ten upada na ziemię, na co reaguje dwóch innych mężczyzn. Po chwili zadany został kolejny cios. To poszkodowani zgłosili sprawę policji. Apelujemy też do świadków, czy też osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, o kontakt z najbliższą jednostką policji, czy też bezpośrednio z policjantami z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Federowo. Także dzięki kamerom monitoringu śledczy znają dokładny przebieg zdarzeń tragicznej bójki w centrum Torunia. Bezdomny został zaatakowany przez mieszkańca tej kamienicy. Ja tu często przebywam, dlatego widziałem, nie? Jak tutaj ta krew była, nie? Świeża jeszcze. Wszystko wskazuje na to, że bezdomny mężczyzna chciał spędzić noc na klatce tego budynku. Po około 20 minutach za drzwiami kamienicy znika inny mężczyzna. Po chwili z budynku zostaje wyrzucony, brutalnie pobity bezdomny. Służby zawiadomili przechodnie. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Tego samego dnia policja wytypowała sprawcę. Zatrzymany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego czynu. Zasłania się niepamięcią, którą wiąże z użyciem alkoholu poprzedniego wieczoru. To kolejne śmiertelne pobicie na toruńskiej Starówce w tym roku. W kwietniu przy ulicy Chełmińskiej doszło do szamotaniny pomiędzy stojącą przed sklepem całodobowym grupą osób a dwoma mężczyznami, którzy wracali po nocnej zabawie do mieszkania w pobliskiej kamienicy. 28-latek ugodzony nożem zmarł. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch młodych mężczyzn. Mieszkańcy nie kryją obaw. Nie spodziewaliśmy się, że takie rzeczy się mogą dziać, bo jednak myśleliśmy, że Starówka to Starówka, a nie, że jakieś tu będą morderstwa, że tak powiem. No może nieumyślne, ale jednak mimo wszystko to się wydarzyło. Na toruńskiej Starówce ma być bezpieczniej. Porozumienie w tej sprawie pod koniec października podpisały władze miasta, policja i przedsiębiorcy. Kolejnym krokiem mają być szkolenia. To jak przesiadka z Poloneza do Mercedesa, mówią lekarze. Włocławski szpital otrzymał nową aparaturę do angiografii cyfrowej. Sprzęt umożliwia przeprowadzanie inwazyjnych badań kardiologicznych. Jego zakup pozwolił uruchomić całkowicie nową pracownię zajmującą się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Adaptację pomieszczeń oraz sprzęt sfinansowała marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. To nowo zakupiony angiokardiograf cyfrowy. Sprzęt umożliwia diagnostykę stanu i drożności tętnic wieńcowych oraz badanie jam serca i aorty. Kardiolodzy włocławskiego szpitala mogą dzięki tej aparaturze dokonywać zabiegów wewnątrznaczyniowych. Stosuje się go na przykład przy zabiegach plastyki tętnic wieńcowych. Dzięki temu bardzo zostanie poszerzona gama zabiegów kardiologicznych, diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych. Zakup aparatury umożliwił szpitalowi uruchomić całkowicie nową pracownię elektrofizjologii i elektroterapii,
która zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Pierwsi pacjenci będą mogli zostać w niej przyjęci już w najbliższy weekend i jak podkreślają lekarze, nowoczesne urządzenia gwarantują im też większe bezpieczeństwo. Dla pacjentów przekłada się to bezpośrednio na mniejszą dawkę promieniowania, które jest niezbędne w trakcie wykonywanego zabiegu. Adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni i zakup sprzętu sfinansowała spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Koszty zadania to niemal 3,5 miliona złotych. To kolejny etap unowocześniania placówki we Włocławku w ramach marszałkowskiego pakietu medycznego. Projekt we Włocławku w sumie od 2007 roku, bo wtedy zaczęliśmy pierwsze kroki, do 2023 roku pochłonie 330 milionów złotych. Taki jest zakres tego przedsięwzięcia. W przyszłym roku rozpoczną się inwestycje w głównej części kompleksu szpitala, między innymi zabudowanie nowego skrzydła, w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny wraz z wyposażeniem. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Koronowo dołącza do samorządów, które zamiast składować odpady, będą je spalać. Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Bydgoszczy. Oficer Ludowego Wojska Polskiego, a od 1970 roku agent wywiadu amerykańskiego CIA. Znany pod pseudonimem Mewa, także Jack Strong, postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego od lat budzi wiele kontrowersji. Czy uratował świat przed III wojną światową? Na ten temat dyskutowano w Toruniu. Pułkownik Ryszard Kukliński przyczynił się w dużej mierze do tego, że udało się tutaj nie doprowadzić do wielkiego konfliktu zbrojnego, przekazując 40 tysięcy dokumentów z polskiego sztabu generalnego do CIA, a dzięki tym dokumentom szacuje się, że Stany Zjednoczone zaoszczędziły około 5 milionów dolarów na zbrojeniach. Pułkownik Ryszard Kukliński poprzez przekazanie dokumentów dotyczących stanu wojennego został zdekonspirowany jako agent tajnych służb CIA, wskutek czego musiał uciekać z kraju. Konferencja, która odbyła się w Toruniu, miała na celu m.in. upamiętnienie 36. rocznicy wydarzeń z grudnia 1981 roku. Spotkanie, podczas którego przybliżono postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, zorganizowane zostało przez posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Koronowo dołącza do samorządów, które zamiast składować śmieci, będą je spalać. W Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów gmina podpisała umowę z miastem. Koronowo dostarczy 6 tysięcy odpadów rocznie. Tym samym moce zakładu będą wykorzystywane w 100%. To ostatnie ogniwo systemu gospodarowania odpadami. Trafiają tu śmieci, które nie nadają się do recyklingu. Gdyby nie spalarnia, góra odpadów składowana byłaby na wysypisku. Dodatkowa korzyść to pozyskiwanie w wyniku procesu spalania energii elektrycznej i cieplnej. Z naszej instalacji latem moglibyśmy zapewnić połową mieszkańcy Bydgoszczy ciepłą wodę na ich potrzeby. Spalarnia będzie działać pełną parą. Wykorzystanie w 100% mocy przerobowych sprawia, że zakład jest rentowny. Pulę dopełniło Koronowo, które podpisało z miastem umowę na przetworzenie odpadów. Wiemy, ile ten zakład wzbudzał emocji, gdy powstawał. Ja zawsze mówiłem, że jestem dumny z tego, że wśród 6 miast w Polsce, które mają tak nowoczesne instalacje, jest Bydgoszcz i dzisiaj nam inni zazdroszczą i wiem, że chcieliby pobudować tego typu zakłady. Gmina Koronowo, która dążyła do tego, aby być czystą, ekologiczną gminą, no, rozpoczyna współpracę z miastem Bydgoszcz, które ma taką instalację, która jest przyszłościowa. I do tego korzystniejsza finansowo, bo opłaty za składowanie odpadów komunalnych będą rosły. W 2020 roku za składowanie jednej tony trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli ponad 2 razy więcej niż kosztuje to teraz. Resort środowiska liczy, że zwiększy to w samorządach segregowane odpady. Bydgoszcz, Katarzyna Orbanowska. Dzięki niemu w Bydgoszczy powstała Filharmonia Pomorska, Opera Nowa, Biuro Wystaw Artystycznych. Bez niego nie byłoby Akademii Muzycznej i wielu festiwali, które do dziś gromadzą tysiące melomanów. Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo to temat corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, którą tym razem poświęcono dokonaniom tego wybitnego bydgoszczanina w dziedzinie muzyki dawnej. W bibliotece UKW spotkali się muzycy i historycy z całego kraju, a także goście zagraniczni. Jestem
takim krzakiem, który dał się ptakowi historii unieść w kierunku Kujaw i Pomorza. I tutaj... Choć urodził się w Warszawie, swoje życie poświęcił Bydgoszczy. Mija 15 lat od śmierci Andrzeja Szwalbego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Od 5 lat sylwetki i dokonania wizjonera bydgoskiej kultury przypominają organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej w tym roku, zwłaszcza jego badania w kierunku muzyki dawnej. To właśnie Andrzej Szwalbe docierał do nieznanych wcześniej manuskryptów dzieł muzycznych. Nie tylko sprawił, że one zostały odnalezione, ale sprawił, że wykonawcy zaczęli te utwory grać. I to tworzyło jakby definicję naszej tożsamości kulturowej. Andrzej Szwalbe odkrył na nowo dla melomanów muzyki dawnej historyczne instrumenty. Stworzył w Bydgoszczy jedyny w tym czasie ośrodek w kraju, gdzie muzycy mogli na takich instrumentach grać. Nie mogliśmy uwierzyć we własne szczęście i poczuliśmy się od razu lepiej, że jako kraj, który jednak ma wspaniałych muzyków, nie jesteśmy jakimś zaściankiem również i w tej dziedzinie. Także klawesyniści tu przyjeżdżali. Powołana przez niego kapella Bydgoszczensis była pierwszym zespołem w kraju wykonującym utwory muzyki dawnej. To w Bydgoszczy odbywały się koncerty i kongresy przyciągające zagranicznych gości. Zainspirował m.in. czeskiego instrumentalistę Petra Szefla. Kontakty spowodowały, że w Czechach narodził się nurt renowacji starych instrumentów i przystosowywania ich do współczesnego wykonawstwa. Nikt się tam u nas w Czechach w tej porze o tym nie był ochotny rozmawiać. To byli po prostu muzealne, mrtwe rzeczy. A tu, i co panu wtedy pan Szwalbe powiedział? No powiedział, no te instrumenty tu ja zbieram po to, żeby żyli. Pisarz oraz radny Stefan Pastuszewski sprawdził wiedzę bydgoszczan na temat Andrzeja Szwalbego. 75% badanych znało to nazwisko. Im respondenci młodsi, tym mniejsza wiedza. Pytanie o dokonania to już jest trudniejsze. Większość wiąże z Filharmonią Pomorską. Andrzej Szwalbe był też człowiekiem dialogu. Andrzej Szwalbe potrafił działać, myśleć w sposób pozytywny, a nie w sposób negatywny. Nie działał poprzez budowanie konfliktów, tylko poprzez budowanie związków. Tego nam brakuje. Pokłosiem konferencji będzie monografia poświęcona działalności Andrzeja Szwalbego. Bydgoszcz, Krystyna Remaszewska. W zbliżeniach teraz temat przez wielu bagatelizowany, a którego konsekwencje są nieodwracalne. Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z syndromem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Blisko 10% kobiet przyznaje się do sporadycznego spożywania alkoholu w ciąży. Tymczasem specjaliści mówią jasno, alkohol szkodzi dziecku w każdym momencie ciąży, bez względu na to, czy kobieta sięga po wino, wódkę czy piwo. O konsekwencjach picia w czasie ciąży rozmawiano dziś podczas konferencji w Toruniu. Najczęściej dla towarzystwa i przyjemności. Z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że coraz więcej ciężarnych Polek sięga po alkohol. Kobiety piją, dlatego trzeba przypominać o negatywnych skutkach w rozwoju płodu. To będzie skutkowało nie tylko zaburzeniami wzrostu, wagi, obwodu głowy, ale też zaburzeniami sfery intelektualnej, poznawczej, zachowania, emocji. O tym, jak zajmować się dziećmi z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym, wie Elżbieta Płócienniczak, która jest matką adopcyjną czworga niepełnosprawnych dzieci. Dwoje z nich cierpi na zespół FAS. To są wieczne dzieci, które wymagają opieki 24 godziny na dobę. Uważam, że takim dzieciom też się należy dom, zwłaszcza takim. Dla tych, którzy chcieli poszerzyć wiedzę na temat alkoholowego zespołu płodowego, Fundacja Daj Szansę stworzyła Akademię Rozumienia. To projekt dla specjalistów, jak i rodzin zastępczych. Zainteresowani podczas kilku miesięcy mogli skorzystać z 64 godzin warsztatów. Jak mówią organizatorzy, to podłoże do rozpowszechniania pomocy dla dzieci i ich rodzin z zespołem FAS w Toruniu. Trzeba się skupić na współpracy wśród grup profesjonalistów. Wtedy mamy szansę tak społecznie na rozwiązanie tego problemu. Teraz tylko potrzeba stworzenia instytucji, która mogłaby służyć wsparciem dla tych wszystkich specjalistów, ale przede wszystkim dla dzieci i dla rodzin z problemem FAS. Tak jak dzieje się to na przykład w Gdyni, gdzie od kilku lat działa Centrum Terapii i Diagnozy FAS. Fundacja Daj Szansę działa na rzecz osób niepełnosprawnych w Toruniu już od 24 lat. Zbiórka darów, pomoc finansowa, świąteczne spotkania. Pomoc skierowana do ubogich rodzin przed Bożym Narodzeniem przybiera różne formy. Akcje wolontariuszy i organizacji społecznych mają zapewnić potrzebującym to, czego im najbardziej brakuje. Oprócz ubrań, zabawek, jedzenia i pieniędzy, wielkie znaczenie ma dla nich świadomość, że w tym wyjątkowym czasie nie są sami.
Pragną ciepłych i rodzinnych świąt, ale nie wszędzie ten wyjątkowy czas jest taki jak wymarzone chwile. Liczba rodzin potrzebujących wsparcia maleje, ale w czasie świąt wiele osób marzy nie tylko o tym, by na stole pojawiły się świąteczne potrawy, ale także, by pod choinką znalazły się prezenty dla najbliższych. Wiele instytucji organizuje spotkania i akcje, by pomóc innym. Świąteczna atmosfera była dziś w świetlicy środowiskowej Domu Kultury Bartosz w Bydgoszczy. Dzisiaj konkretnie dla dzieciaków, no przede wszystkim Mikołaj, który za chwilę powiedzmy będzie. Loteria fantowa, gdzie za złotówkę dzieciaki otrzymują przepiękne nagrody, powiedzmy gdzieś tam. Jest poczęstunek dla rodziców, ponieważ jest to impreza taka połączona razem z rodzicami, czyli rodzinna impreza mikołajkowa. Gry, zabawy, w tej chwili właśnie na sali dziewczyny prowadzą muzyka, tańce. Ciepła odzież, produkty żywnościowe, ale także zabawki i artykuły szkolne. Wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzą zbiórkę w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zima to trudny czas dla wielu rodzin. Liczba potrzebujących pomocy w tym okresie rośnie. Są przypadki, że rodziny zgłaszały się same, jakby z potrzebą taką właśnie, że ma ojciec trójkę dzieci, samotnie wychowuje, tak, potrzebuje wsparcia. Są też osoby w naszym województwie, które jakby widzą, że w pobliżu mieszkają rodziny potrzebujące i zgłaszają. Zgłosił się do nas taki emerytowany nauczyciel, który zgłosił właściwie dwie rodziny, gdzie jedna jest z 14 dzieci, mieszkają w starym, rozwalającym się 150-letnim budynku. Do akcji pomocy może włączyć się każdy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czeka na darczyńców do 31 grudnia. Więcej o pomocy dla ubogich w rozmowie dnia. Gośćmi Mariusza Kruszczyńskiego będą prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Mariola Piasecka i Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Początek programu o godzinie 19. Kurczak w domu i w szkole, nie tylko w rosole. Pod takim hasłem odbył się konkurs kulinarny, w którym wzięli udział uczniowie szkół średnich z regionu. Zawody zorganizowane zostały przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz przez Krajową Federację Hodowców Drobiu. Wygląd, smak, kreatywność, ale także porządek na stanowisku pracy. To wszystko oceniali jurorzy podczas finałowego kuchennego pojedynku. Trzy drużyny miały 2 godziny, aby przyrządzić dowolną zupę oraz danie główne. Na talerzach najważniejszą rolę odgrywał oczywiście kurczak. Przygotowujemy kurczaka z orzechami. W sumie to jest knel w 3 odsłonach. Knel to jest zmielony kurczak, do tego jest piana z białek, żółtka i wszystko to będzie w pierożku, w piersi z kurczaka i w galantynce. A do tego krem z kurczaka z jajkiem w koszulce. To menu podbiło serca i kubki smakowe sędziów. Podziwiam młodzież, podziwiam ze względu na to, że mają no, pomysły niesamowite i sami do tego wszystkiego dochodzą. Kreatywność i na pewno przyszłość nasza, już mówiłam o tym kiedyś, że będzie zapewniona. Z głodu my na pewno nie umrzemy. Podczas konkursu uczniowie mieli okazję, by gotować pod okiem szefów kuchni oraz autorów książek kulinarnych. Dla przyszłych kucharzy to doskonała okazja do nauki, a dla ekspertów szansa, by wychwycić nowe kulinarne talenty. Z tego będzie dobry narybek. Trochę optymizmem powiało, patrząc na to, co oni robią. Jak podkreślają organizatorzy, to ważne, aby młodzi kucharze ćwiczyli swoje umiejętności poza szkolnymi murami. Jest w Polsce taka moda na gotowanie, na przygotowanie, na prowadzenie różnego rodzaju blogów i takich powiedzmy mniej profesjonalnych zajęć. Uważam, że w sytuacji, w której zajmują się tym uczniowie szkół, jest to w jakiś sposób włączone do trybu edukacyjnego w szkole, to jest ten właściwy kierunek. To pierwsza odsłona konkursu Kurczak w domu i w szkole, nie tylko w rosole. Organizatorzy zapewniają jednak, że już planują przyszłoroczne zawody. Minikowo, Monika Komisarek. Czas na zapowiedź informacji sportowych. Hubert Malinowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś jedyny rozgrywany mecz Plus Ligi Siatkarzy. Po 2 setach w Bydgoszczy Łuczniczka przegrywa z Kuprum Lubin 0-2. W pierwszym secie goście wygrali do 15 punktów, a w secie drugim do 17. Rozpoczęła się 10-minutowa przerwa i być może po niej wszystko się odwróci. Nasze kamery dzisiaj także na meczu Lotto Superligi Tenisa Stołowego w Bydgoszczy. Ekipa z Zoo Leszcz Gwiazdy podejmuje Politechników z Rzeszowa. Po pierwszym pojedynku prowadzą gospodarze. Trwa drugi mecz tego spotkania. Zatem, drodzy Państwo, czekamy na wieczorny serwis, który oczywiście po wieczornych zbliżeniach zapraszam.
na koniec jeszcze informacje o pogodzie na nadchodzący weekend. Alicja Kwaśniewska, witam Cię, Alicjo. Witam serdecznie. Miniony tydzień upłynął pod znakiem jesiennej aury, ale w najbliższych dniach znów poczujemy powiew zimy. Już dzisiaj w nocy temperatura spadnie 1 stopień poniżej zera, a jutro w ciągu dnia z trudem będzie osiągać 1-2 stopnie na plusie. W nadchodzący weekend czeka nas dość zmienna aura. Będzie sporo przejaśnień i rozpogodzeń, ale może także popruszyć śnieg. No, w końcu mamy grudzień. Przypominają nam o tym również grudniki. Rośliny te zakwitają na przełomie listopada i grudnia i to właśnie wtedy najchętniej ozdabiamy nimi nasze domy. Nic dziwnego, ich druga nazwa to przecież kaktusy bożonarodzeniowe. Zatem w najbliższych dniach zarówno grudniki, jak i pogoda przypomną nam o nadchodzącej zimie. Alicja Kwaśniewska, dziękujemy bardzo. Na koniec przypomnę tematy dnia. Dziś urzędowe objęcie diecezji, w niedzielę uroczysty ingres. Jestem ciekawa nowego człowieka. W Toruniu rozpoczynają się uroczystości związane z powołaniem nowego ordynariusza diecezji toruńskiej. To jest wydarzenie historyczne i to jest wydarzenie religijne. O krok od tragedii w bydgoskiej szkole. Grupa dochodzeniowo-śledcza prowadzi czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. 6-letni chłopiec wyskoczył przez okno. Było podejrzenie złamania nogi, nic się nie stało. Włocławski szpital otrzymał nowoczesną aparaturę medyczną. Zostanie poszerzona gama zabiegów. Sprzęt pozwala na przeprowadzanie badań kardiologicznych. Kończymy główne wydanie zbliżeń wieczorne o godzinie 21:30. Do zobaczenia.